Czy korzysta pani z usług MZK? Nie, nie korzystamy z usług MZK, mamy samochody, tak. Z dziećmi nie ma szans. Czyli jakoś jest problem z wózkiem? No myślę, że tak. No sama bym sobie chyba nie poradziła z wózkiem. Ale teraz są te nowe autobusy, są niskopodłogowe. Ale wie pan co, przystanki chyba nie są do końca dostosowane z tego, no co się orientujemy. Też spacerować, a nie tak. Autobusami jeździć. Nie, nie, niekoniecznie. Czy korzysta pani z usług MZK w Łowiczu? Korzystam. O, i jak pani je ocenia? Bardzo dobrze. Czyli, a często pani jeździ autobusami? Często. I są punktualne? No są trochę niepunktualne. Nie jest źle. Czy korzysta pani z usług łowickiego MZK? W ogóle? W ogóle. Bardzo rzadko. Może raz, dwa razy. A czym to jest spowodowane? To znaczy akurat jest tak, że tam gdzie ja mieszkam jest trochę to tak daleko ode mnie. Nie ma przystanku w tym miejscu. Rozumiem. A na przykład gdyby one były takie bardziej dogodne, gdyby pani miała szersze informacje na temat tego, jaki jest rozkład. Tak. To chętnie pani by korzystała. Pewnie tak, tylko dlatego, że no bo wtedy wie pan co, no wtedy wychodzę, bo jest naprzeciwko, gdzieś jest blisko. No jak ja mam iść pół kilometra, tak, no tak pójdę pół, to sobie już dojdę do, a tak to jest wszędzie daleko i nie ma rozkładu, ja tam nie widzę, ja tutaj idę cały czas, ja tutaj nigdzie nie widzę, bo ceny są chyba względnie dobre. Proszę powiedzieć, czy często pani jeździ autobusami łowickiego MZK? Często. Jak pani ocenia te usługi? Ja uważam, że dobra jest. Tam czasami troszkę są spóźnienia, ale w zasadzie to dobra. A czy częstotliwość tych przejazdów, kursów jest odpowiednia? No, wie pan, dla mnie, bo ja nie mogę tu o wszystkich o ogół mówić, dla mnie to jest tylko trochę przydługa przerwa między 11 a później w pół do czwartej. Tfu, przepraszam. Pół do drugiej. No rozumiem. A proszę ocenić komfort podróżowania autobusami. No to są autobusy raczej takie, bym powiedziała, młodzieżowe. A, dla są... starszych to tak troszeczkę są za wysokie te siedzenia. Tam niektórzy czasami trochę narzekają. Mhm. Ja też sama staram się usiąść się niżej. Pasażerowie w jakim wieku przeważają? W różnym. No, w tej chwili to tak młodzież może mniej jedzie, bo nie ma szkoły, ale i młodzież jedzie, i starsi jeżdżą na rynek, tak jak z mojej dzielnicy. Czy często pani jeździ łowickimi autobusami MZK? Nie, zupełnie w ogóle. A czym to jest spowodowane? Najczęściej podróżuję samochodem, albo na pieszo, także nie mam potrzeby korzystania w ogóle z komunikacji miejskiej. No rozumiem. Tak, a co by się musiało stać, żeby częściej pani jeździła tymi autobusami? No pewnie musiałoby mieć po drodze, tak? Czyli te linie musiałyby pewnie do tych moich miejsc docelowych, do których najczęściej uczęszczam, docierać. A często tak nie jest, więc najczęściej, najszybciej, najsprawniej na piechotę bądź samochodem. Czy często pani jeździ tymi autobusami? Często. Jak pani je ocenia? No dobrze. Są punktualne, wszystko jest z nimi okej? Tak, uważam, że tak. A czy te autobusy są wygodne? No, te autobusy dla starszych ludzi nie są za bardzo wygodne, ponieważ mają bardzo wysoko siedzenia umieszczone, chyba na kołach, tak mi się wydaje, że jakoś tak podwyższone, dziwnie. I widzę, że no, ja staram się nisko siadać, ale kto musi, to i wysoko. Wdrapuje się wtedy. Czy często jeździsz z tymi autobusami? No, wcześniej jeździłam częściej. Jak chodziłam do szkoły, to jeździłam 4 lata. Cały czas do szkoły, a teraz tylko do pracy, albo ono już jest prawo jazdy, to samo. No rozumiem. A powiedz mi, jak teraz będzie strefa płatnego parkowania od 1 września, to będziesz częściej jeździć autobusami czy samochodami? No pewnie autobusy, no bo zostawić, nie wiem, samochód na Nowym Rynku, gdzie się siedzi długo godzin, no to się nie będzie w ogóle opłacało. A powiedz, nie będzie gdzie zostawić. Jak oceniasz te wszystkie linie autobusowe, czyli gęstość przystanków jest odpowiednia, czy mogą być więcej, mniej? Nie, no jest odpowiednia, tyle że powinny być trochę częstsze godziny moim zdaniem, no bo zlikwidowali akurat tą jedynkę o 17.03, gdzie na miasto dużo osób jeździ, więc trochę godziny mogły być większe, a tak to wszystko jest w porządku moim zdaniem. A komfort jazdy? Dobrze, autobusy nowe są, więc jest okej. Dziękuję.
często pan jeździ łowickimi autobusami MZK? Często, prawie co drugi dzień. I mam wrażenie, że one jeżdżą po prostu tak sobie, bo jeżdżą co dwie godziny. Jeżeli ja mam potrzebę, żeby dojechać, na przykład, bo tutaj mieszka moja mama, ja mieszkam na Armii Krajowej, no to niestety nie... dzisiaj na przykład szłam na pieszo i zajęło mi to 10 minut więcej niż przejazd autobusem. Bilety są bardzo w dostępnej cenie, ale niestety za rzadko jeżdżą. Za rzadko? Za rzadko. Powinna być frekwencja minimum co godzinę. No rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia jakość tego podróżowania? Czy autobusy są wygodne? Bardzo wygodne. To znaczy tak, przede wszystkim są małe, zwrotne. Kierowca mi się kiedyś skarżył, że pasażerowie narzekają na opóźnienia, ale są przejazdy i wiadomo, że opóźnienia będą. To znaczy tak, są czyste, częste kontrole. Jestem kontrolowana niemal zawsze, jak przeważnie wracam o 20 z groszami w tamtą stronę, także panowie kontrolują często. No i oprócz tego, że jest bardzo niska frekwencja przejazdu autobusem, tak nie mam pretensji. Sprzedają państwo bilety autobusowe. Tak. A proszę mi powiedzieć, czy często ludzie je kupują? Średnio często. Ale tak powiedzmy 5 dziennie, 10? Proszę pana, to jest trudno określić, bo to każdego dnia może być różne. Jednego dnia sprzedam 20, a drugiego nie sprzedam żadnego. Też tak może być.